Użytkownicy systemu operacyjnego Windows 7 posiadają dużą swobodę konfigurowania wyglądu pulpitu. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki w tło pulpitu i wybrać opcję Personalizuj. Możemy wybrać jedną ze zdefiniowanych kompozycji, które skupiają wszystkie elementy zgodnie z wybraną tematyką lub stworzyć zupełnie nową kompozycję. W skład kompozycji wchodzi tło pulpitu, potocznie zwane tapetą, kolor okna, czyli odcień przeźroczystego obramowania okienek, dźwięki oraz wygaszacz ekranu. Klikając na tło pulpitu możemy wybrać jedną z domyślnych tapet lub wskazać zdjęcie z własnej kolekcji. Jeśli wybierzemy kilka zdjęć, to będą się one zmieniały co pewien określony czas. Opcja kolor okna pozwala bardzo precyzyjnie dobrać kolor, intensywność oraz stopień przeźroczystości paska zadań i obramowania okienek. W zakładce dźwięk możemy wybrać schemat dźwięków powiadomień, a po wskazaniu danego typu zdarzenia mamy możliwość zmiany konkretnego dźwięku. Po wciśnięciu przycisku przeglądaj możemy wskazać dowolny plik muzyczny w formacie WAV znajdujący się na dysku. Wygaszacz ekranu to równie ważny element. Możemy wybrać pokaz slajdów lub ciekawą animację. Poniżej należy wskazać czas, po jakim aktywuje się wygaszacz. Jak widać, w kilku prostych krokach możemy upiększyć nasz pulpit, a dzięki automatycznej zmianie tapety, element ten nigdy nam się nie znudzi.